Dzień dobry Państwu. 30 października 2020 roku. Przed chwilą skończyliśmy nagranie tego Fiata 125P z rocznika 8.5. Dokładnie. Przed nami Damian, właściciel i 125P. Witam. I tego tutaj malucha. Damian, on nie był odpalany długo. Będziemy próbowali go teraz odpalić. Po jakim postoju? Myślę, że od wakacji. Od wakacji. Tak. No to co? Przystępujemy do procesu odpalania malucha z 91 roku. Okej, okay, no to mam nadzieję, że wstydu nie zrobię. No panie kochany! Zaparkowany. Damian, to jest rocznik 9.1, tak jak wspomnieliśmy. Tak, dokładnie, czyli FL. Jak pewnie wszyscy już zdążyli zauważyć, jest to kundelek, czyli zderzaki, tak? Chromowana łyżwa. No ale to już tu się muszę usprawiedliwić, że to nie jest moja inwencja. To już tak było. Było to w takim stanie kupione. Jedyne, co zrobiłem z tymi zderzakami, to usunąłem z nich paskudną czarną farbę, ponieważ były pomalowane sprayem. Tak, no wyglądało to masakrycznie i powiem szczerze, że myślałem, że ktoś chciał, próbował coś przynajmniej zamaskować, że ten chrom może nie jakiś taki... No a tu się okazało, niespodzianka, że przedni zderzak, jak pokażesz, to jest pewnie nówka sztuka, może współczesna produkcja, ale chrom jest niemal idealny. Z tyłu jest troszkę gorzej. Ale też nie jest źle, też nie jest źle. Po wypolerowaniu daje radę. Dobra, Damian, zacznijmy od tego, jak wszedłeś w posiadanie tego samochodu. No cóż, historia, jak to zwykle bywa, no życie, tak. Czyli znowu przypadek. No może nie do końca, bo akurat tutaj szukałem malucha, tak. Szukałem malucha, zaczęło się od tego, że potrzebne było auto dla córki, która poszła na studia, no i tam musiała sobie na te studia dojeżdżać. No i co, no wybór był taki, że albo kupić coś za kilka tysięcy, co dojeździ przez ten okres studiów i później pójdziesz na szrot, albo kupić kolejnego klasyka, no i ona się będzie tym cieszyć, a później można coś jeszcze gdzieś zachować dla przyszłych pokoleń, tak? Jasne, uratować coś przynajmniej przy okazji, nie?
No i co? No i szukałem. W ogłoszeniu znalazłem tego właśnie maluszka. Wyglądał nieźle. Pojechałem, obejrzałem. No i co? No i przyszło do dogadywania się z właścicielem. No i tutaj taka historia właśnie, ja tam pojechałem motocyklem, pan popatrzył na mój motocykl i powiedział tak, że maluch owszem do sprzedaży, ale pod warunkiem, że ja sprzedam mu swoją Jawę 350 TS. Pozdrawiamy pana, jeśli jest użytkownikiem, mam nadzieję, że służy dobrze. No i co? No i co? Wróciłem do domu, miałem chwilę do zastanowienia się, pan zadzwonił wieczorem, w sumie potwierdziłem. No i jeszcze tego samego dnia wieczorem pan przywiózł mi maluszka, zabrał Jawę. Czy wtedy, przepraszam, że wchodzę w słowo, czy wtedy wartość jednego i drugiego była przybliżona? No nie. Powiem szczerze, że za Jawę wziąłem więcej. Cena maluszka to była 2000, 3500 wyceniłem swój motocykl i powiem szczerze, że myślałem, że zniechęcę tego człowieka tą kwotą. Nie chciałeś motocykla się pozbyć? Nie, miałem do tego sentyment, zresztą jak do wszystkich tych sprzętów, sam to remontowałem, sam tym jeździłem, wiązały się z tym pewne historie, tak, przeżycia, więc mogło sobie to spokojnie tu gdzieś stać. No ale cóż, słowo się rzekło, jak to się mówi, a słowo droższe pieniędzy, nie, jak to mówił Pawlak. Dobra. No, nie jest to oryginał, tak jak już wspomnieliśmy. Nie jest to oryginał. Powiem jeszcze tylko, że ktoś pewnie go próbował postarzyć, ponieważ tych listew czarnych w ogóle nie było. Czyli był przygotowany pewnie do tego, aby gdzieś tam ktoś zaślepił te otwory i zrobił go na tak zwany stary typ. No ale listwy udało się kupić, a zderzaki zostały. Być może kiedyś, gdyby mi wpadną w ręce jakieś fajne plastikowe zderzaki, one po prostu tu wrócą na swoje miejsce. Ja być może ktoś ogląda nas i takie zderzaki ma, albo chciałby się zamienić, no to... Właśnie miałem powiedzieć, że zwykle jak taki komunikat pada, to później w komentarzach mamy kilka propozycji, więc pewnie tym razem będzie tak samo. Tutaj mamy owiewkę Heko. Już teraz się nauczyłem, że Heko to... Taki producent, który zresztą nadal chyba tak wytwarza te rzeczy i to nie tylko na rynek nasz polski, tylko gdzieś to jeszcze tam tak, wysyła. Dokładnie, powiem szczerze, że ta owiewka, ten zestaw owiewek ogólnie trafił na to auto już po zakupie przeze mnie, także nie są one tu zbyt długo, tak? Mhm. No ale nie są przesadzone. Były takie lata, że maluchy dostawały takie tak, jak 911 Turbo i tak dalej. Nie wiem, czy to było zainspirowanie tymi 911, czy nie, że silnik z tyłu, że to tak powinno być. No tak. No taki był czas i mam nadzieję, że takiego w ogóle malucha kiedyś uda mi się nagrać, wiesz, bo to jest taki fajny znak czasu, że no kiedyś tak się to robiło, taki był ten tunik, tak, golfy, kalibry i tak dalej i to samo było na maluchach przecież. Tak samo to wtedy wyglądało. Idziemy dalej i tu mamy felgi. No felgi z Poloneza, oczywiście FSO. Powiem szczerze, no nie wiem, wiadomo, mi też się to na dzień dzisiejszy niezbyt podoba, ale takie już zostały, auto w ogóle nie jeździ. W sumie żona przez okres letni używa go jako dojazd do pracy, dojeżdża tym autem. Natomiast no to fajnie, że jeszcze taką codzienną, użytkową rolę ma. Tak, no samochód. Tak jak ci kiedyś wspominałem, no my tymi autami czasami potrafimy się rozpędzić i tak spontanicznie nawinąć 600, 700, 800 km w niedzielę. Maluchem. Oczywiście, no na przykład. No i to tak to z nami jest. Nie? Nigdy nie wiadomo, jak się ta niedziela zacznie, jak się skończy i gdzie. Świetnie. No, ale zawsze klasykami. Oczywiście no, współczesnym wozidłem jakimś, jak jedziemy, no to tylko wtedy, kiedy się spieszymy, musimy być w punkcie A, tam gdzieś tam, czy w punkcie B na wyznaczoną godzinę. Trzeba tą trasę pokonać szybko. Natomiast jeśli jest czas, staramy się tym autami jeździć, dlatego że one to właściwie nam powinny sprawiać przyjemność, a jeszcze jeśli przy okazji kogoś ucieszymy, tak, i ucieszy ten widok na drodze, no to tym bardziej, nie? Dotknęliśmy, Damian, jednego, no w sumie fajnej rzeczy, bo powiedziałeś, że przy Fiacie o tym zaczęliśmy, że zrobiłeś sobie pewne modyfikacje. To się działo ileś tam lat temu wcześniej. Teraz byś tego już tak nie zrobił, tak zostało. Jesteś tego świadomy, tak, że no już teraz podszedłbyś do tematu inaczej. No na pierwszy rzut. I nie boimy się tego powiedzieć, nie, że no oczywiście, tak że się tak. Kiedyś po prostu tak ludziom się, podobało. Tak to nie jest tak, kiedyś... że to było zrobione wczoraj, tak? Nie. Oczywiście tak to było.
Często było też to wynikiem przypadku, tak, może o tym później, bo przy Polonezie, którego już kiedyś widziałeś, tak, i powiedziałeś, że disco. Disco. No zaraz zobaczycie. Tam akurat jest kwestia przypadku, chodzi o felgi, bo tutaj jeszcze, o ile te felgi gdzieś tam próbowałem przynajmniej dobrać, ale wiesz, ze mną jest tak, że ja nie mam aż takiej wyobraźni, żeby wiedzieć, czy coś będzie pasować, czy nie, dopóki tego nie zamontuję, nie spojrzę, tak? Więc no, z tymi felgami było też tak. Zamontowałem, no i no, jak już kupiłem i zamontowałem, no to zostaje. Przynajmniej, żeby się żonie usprawiedliwić, że nie wyrzuciłem kasy w błoto, no to niech trochę posiedzą na aucie, nie? Jasne. Ale naprawdę chodzi mi po głowie wrócenie do oryginału. Jeśli kiedyś znajdę rzeczywiście w fajnym stanie felgi, to je z powrotem kupię. To nie to, że to auto nie miało felg oryginalnych, ono te felgi miało, natomiast były w bardzo kiepskim stanie. Pewnie opony czy kapcie robione łyżkami, jakimiś bez pojęcia, powywijane ranty, pokrzywione całkowicie. No i one się nie nadawały po prostu do użytku. Okay. A jeszcze powiem Wam szczerze, że Fiacik, chodzi o 1500, był posadzony kiedyś na jeszcze innych felgach. Mm-hmm. Były to 8-calowe Engitechy, 13. No wyglądało, to dopiero wyglądało dziwnie, no ale to już taka. Felgi gdzieś jeszcze są z oponami, także. Może je gdzieś tutaj nawiniemy i, no, i pokażemy. A będziesz miał jakieś zdjęcia może na tamtym setupie? Wiesz co, mam gdzieś zdjęcia na starym telefonie, postaram się poszukać. Gdzieś pewnie takie zdjęcia są. Bo to mogą być fajne smaczki sprzed wielu lat, tak? Ile to było lat temu? No kilka, myślę, że 5-6 lat temu, nie? No to tak czy siak byłoby fajnie zobaczyć. To co, zajrzymy do wnętrza tego malucha, bo się trochę rozpędziliśmy tutaj o Fiacie. Zmiana kolejności. Jednak najpierw przed wnętrzem pokażemy wnętrze, ale bagażnika. No cóż, z przodu tutaj maluch jaki jest, każdy widzi. No to tylko tak dla dokumentacji. No w sumie gadżetów żadnych tutaj nie widzę, więc nie ma co omawiać, czy z czego się nabijać. Znaczy, czy... gadżety może są, natomiast ja nie wiem, czy o nich mówić, żeby mnie już wszyscy nie zlinczowali. Mówisz o jakich gadżetach? Mówię o gadżetach typu centralny zamek, czyli centralka, która gdzieś tutaj jest ukryta, i oczywiście moduł do jazdy dziennej. Tutaj proszę mi wybaczyć, ale to było zrobione z rozmysłem, z tego względu, że żona, tak jak powiedziałem, dojeżdża na bardzo krótkie odcinki. Ona sobie zawsze zapalała światła przy odpalaniu samochodu, rzadko kiedy je gasiła, więc jeżdżąc po 2-3 kilometry, zawsze to prędzej czy później bardzo kończyło szybko. Się tym, że przychodziła rano do garażu i po pewnym czasie auto nie odpalało, więc zamontowałem jej ten moduł do świateł do jazdy dziennej. One się tam uruchamiają automatycznie i się gaszą, więc to tylko tak. No. Ale wszystkie odwracalne modyfikacje, nie ma tu nic pocięte, pospawane. No wiadomo, właśnie. Można odłączyć, można się cieszyć oryginalnością malucha. Wiesz co, powiem Ci, jak teraz na niego patrzę, wydaje mi się, że tutaj wystarczyłoby zmienić felgi. No. I już by na pewno zelżał ten efekt tego tuningu sprzed tam iluś lat. Dobra, no to co? To teraz już do wnętrza zaglądamy. Chyba, że jeszcze pod maską masz jakieś z tyłu pod maską. A jakże? Pod atrapą. A jakże? No, no to trzymałem na koniec. Pod maską jest silnik 1000. 1000, no. Tak, 1000 na pewno. 650. No i co ty robisz, Damian? Tu się nie otwiera. Zapędziłem się. 650, czyli standard, ale nie do końca. Zmodyfikowane zostało oczywiście przeze mnie układ zaponowy. Układ zaponowy w tym sensie, że jest założony moduł zaponowy elektroniczny. Nadal aparat spełnia swoją funkcję, natomiast kondensator jest odłączony, tam tylko platynki jako wyzwalacz i moduł zaponowy z Poloneza. Jakiegoś 1500 założony. Bardzo bezawaryjny i bardzo bezproblemowy patent. Wcześniej cały czas był problem z kondensatorem. Współczesne zamienniki są do niczego, więc nowy kondensator potrafił wytrzymać 200-300 km i często jechałem po żonę do pracy właśnie, żeby ją ściągnąć, scholować, przypchać. Ona się złościła, denerwowała, frustrowała. No, ja tak samo, więc po prostu zrobiłem to tak. Nie wiem, czy dobrze, w każdym razie działa. I to jest najważniejsze. Przejechane jest naprawdę kilka tysięcy kilometrów bezawaryjnie. Jeszcze co o silniczku muszę powiedzieć. Silniczek, tak jak mówię, auto miało być dla córki, więc jakoś tam chciałem to ożywić.
ten relikt minionych czasów. Ma założony sportowy wagro rządu od świątka. No nie, może to brzmi tylko tak, że wiesz, tutaj akurat to z przymrużeniem oka wszystko, bo niewiele się tutaj tym udało uzyskać. Może troszkę poprawienie elastyczności tego silnika i przy wyższych obrotach on rzeczywiście jest żywszy i ta moc przesunęła się i moment obrotowy troszkę wyżej. Stąd na przykład jak on już się rozpędzi, rozbuja i ma sobie tam te swoje 3000 obrotów, to już się nie redukuje. Czy jest górka taka, czy taka, tak, on czy po prostu jedzie, nie? Świetnie. No. Nie powiedzieliśmy, Damian, jeszcze o wydechu, który tutaj tak pięknie nam od razu przywitał wszystkich. Co my tu mamy? No, wydech, współczesny wyrób, można to kupić do tej pory na znanym portalu. Michael Twinsport, czy jakoś tak to się nazywa. Są wersje z jedną chromowaną końcówką. O, poczekaj, najpierw tutaj tak sobie tylko ujęcie zrobimy. Z góry, dobra. A teraz? No i jest wersja z dwoma końcówkami. Jako, że poszedł wałek, czemu miałem poprzestać na tym? No myślałem sobie, że jak będzie już jechać, niech też brzmi, tak? Świetnie. Okazało się, że brzmić jako tako brzmi, natomiast no jechać, dobra, nieważne. Jechać jakoś też jedzie. Okej, dobra, to co? Teraz do wnętrza przechodzimy. Jesteśmy już we wnętrzu, sporo się tutaj dzieje, sporo gadżetów. Najbardziej rzuca się w oczy obrotościomierz, piękny, w tubie chromowanej, powiedzmy. A jakże? Dobra, co to za obrotościomierz, jakie on ma funkcje i czy on nam się pięknie teraz zaświeci? Zaświeci się. No oczywiście, że tak. Mhm. No cóż, funkcje jakie ma? No przede wszystkim pokazuje obroty silnika, natomiast możemy sobie tutaj ustawić, przy jakich obrotach nam się zapali kontrolka czerwona, czyli tak lepiej dalej nie kręcić, tak? Okay. Zmieniaj bieg, no. No zmieniaj bieg i w zasadzie to wszystko, no przy włączonych światłach też się chyba przyciemnia, tak? No i w zasadzie to tyle, no. Okej. Okay. Tutaj mamy zapach, którego nie poczujecie. Słodki, oczywiście. Taką może niekoniecznie epokową, zgodnym gadżetem, no jest ta gałka, prawda? To tak, jest... ale oryginał leży i czeka na swoją kolej, jeśli by ktoś chciał kiedyś. No ale... Czyli kolejna modyfikacja do odwrócenia. Kolejna modyfikacja do odwrócenia. Ale gałka jest tak ładna, że no powinniśmy... coś tutaj więcej o niej powiedzieć, bo tam widzę napis polski Fiat 126P. Czekaj. W środku. A tutaj mamy 125P. Polonez. I Polonez, ale tego Poloneza... Nie widać już. Tak, tego już nie widać. Ja może powiem, bo to ciekawa historia, jak weszłem w posiadanie tej gałki. Kiedyś przyjechał do mnie człowiek. Człowiek ten przyjechał traktorem. O. I ta gałka była zamontowana w tym traktorze. Przyjechał ten człowiek, mi się to rzuciło od razu w oczy i tak sobie już kombinowałem, jak tą gałkę od niego odkupić, przejąć, dogadać się z nim ogólnie, nie? Więc co, no jakoś tak nieśmiało nabąknąłem, mówię, panie, no ta gałka, mówię, taka fajna, ja takie rzeczy lubię, no jakby pan chciał, to jakoś możemy... A chłop do mnie mówi tak, a idź pan w cholerę z tą gałką, weź se pan ją, mówi, tylko mi idealnie. Załóż taką mniejszą, bo mi to tak niepodręcznie, już kombinowałem parę razy, co z tym zrobić, idealnie. Żeby tego tu się pozbyć i no i co, no i tylko nie mógł odkręcić, tak, bo to było na jakimś kleju wkręcone, no udało się, założyłem panu taką gałkę, jaka w traktorze być powinna. Wróciliście do oryginału. Tak, wróciliśmy do oryginału. Ja wyszedłem w posiadanie tej i co? I obaj zadowoleni. Dobra, idźmy dalej. Mamy tutaj, to są pokrowce, czy to jest jego tapicerka zmieniona? Nie, to są pokrowce. Pokrowce pod spodem są oryginalne skajowe fotele. Chociaż nie wiem akurat, czy w tym przypadku oryginalne, bo jak pewnie zauważyłeś, nie mają zagłówków, a nie wiem, czy w tym roczniku. To pewnie wszyscy ci, którzy się znają, będą wiedzieć, czy tu te karkołamacze tak zwane powinny jeszcze moim być. Moim zdaniem. Czy już powinny być. Chyba już powinny być te zagłówki, ale to zaraz. Zagłówkami. Już ktoś pisze, myślę. No, tak komentarz. Nie tak. Natomiast pod spodem ta tapicerka jest w fajnym stanie, ale myślę, że to spójna jakaś taka całość jest. Nie zmieniam tego, nie ściągam. Mhm. Nie jest to obleśne jakieś. Nie. Ale powiedz, czy to jest robota taka domowa, czy one są. Szczerze kupione? Mówiąc, nie wiem, ale myślę, że tak, że domowa robota. Myślę, że tak. To ktoś się postarał, bardzo ładnie wyszło. Z tyłu mamy głośniki
Safari, czy to jest tylko logo Safari? Powiem szczerze, że logo tak, jest to jakaś Unitra bodajże, tak? Natomiast głośniczki już chyba nie, to jest jakaś współczesna podróbka. Ktoś tym handlował, one są przyczepione. A nie, patrz, panie, a jednak. No. Natomiast no nie wiem, wątpię, żeby to były oryginalne Safari, raczej to jakaś podróbka jest. Okej. Okay. Stonoga. Też jakaś historia jest z nią związana? No cóż, no tutaj tym ulubione auto naszego wnuka, więc podróżował tym i nadal chce z nami podróżować tylko tym autem, ekstra. Albo najczęściej tym, więc to takie czasy, kiedy jeszcze takimi gadżetami się bawił i tak sobie tu zostało. Świetnie. A czekaj, co nam tutaj wisi? To jest coś ciekawego, czy to jest zwykła tylko ozdóbka? Myślę, że nie. A, to córka. Jest takie. To gadżety córki. Dziewczyńskie takie. Nie pytałem. Dobra. Nie wnikałem, nie wiem. Chciałem jeszcze wspomnieć, że jest tutaj niestandardowy układ kierowniczy w tym aucie. To nie jest już moja modyfikacja, to auto tak wyjechało. Mhm. Już nagrywamy, Damian, także możemy śmiało. Z fabryki. Kontynuować. Jest ten układ na tak zwanej listwie, czyli nietypowy układ na drążkach z jakąś przekładnią, gdzie to było, powiedzmy sobie, mało precyzyjne. Mm-hmm. Tylko jest tu układ taki, jak w maluchach Bisach były, czyli na maglownicy. Mniej skomplikowany, bardziej precyzyjny, przyjemniej się tym po prostu jedzie. Okay. Wydech, nie wiem, czy Państwo słyszycie, jest trochę głośniej. Przynajmniej tak mi się wydaje, w stosunku do oryginału na pewno, nie? Na pewno tak. Często ludzie mówią, że myśleli, że to motocykl jakiś jechał. Jesteśmy nadal w Wierzbicy. Wierzbica, czyli no, pokrótce, bo to już nowe wideo, Damian. Świętokrzyskie, konkretnie tak. Staszów, Szydłów, no, te okolice. Powiedzmy Pusko sobie, bardziej. Powiat Buski, tak, czyli jesteśmy na pograniczu powiatów. Końcówka powiatu Buskiego. No co, wieś jak wieś. Moje miejsce od 20 lat zamieszkania. Tutaj wychowały się nasze dzieci. Tutaj spędziliśmy kawał czasu. Tutaj żyjemy sobie dalej. Tutaj pracuję. No i świetne macie tutaj tereny do takich kruzików klasykami, bo tutaj nie ma ruchu. No, nie przeszkadza. Pewnie tak. Korków pewnie mało tutaj jest, nie? Tak, no. Nie, to są oczywiście, no piątki i poniedziałki, czyli dni targowe, korki są. Aha, no racja, święto Dyszla, tak to. Wiadomo, no. Ale do przeżycia, nie? Sprzęt grający tutaj widzę jest zorganizowany też już tak współcześnie. Tak, i powiem dlaczego. Te sprzęty grające są współcześnie zorganizowane, dlatego że jednak, tak jak mówię, przy tych podróżach dalszych lub bliższych, przy tej turystyce wokoło kominowej naszej, no jednak czasem przydaje się użycie Bluetooth, telefonu, no podłączenie do internetu, czy odsłuchania czegoś, czy odebrania nawet połączenia, tak, telefonicznego. No powiedzmy sobie, te radia z epoki, one fajnie wyglądają, nawet lepiej pewnie niż to, natomiast no wydaje mi się, że prócz tego, że estetycznie to pasuje do całości, to poza tym niewiele z tym można zrobić. Okay. Ostatnio, jeszcze tak a propos radyjka, no. Ostatnio wpadło mi w ręce takie radyjko z epoki, ja już nie pamiętam, ono gdzieś tam jest, pokażemy może później. Okay. Z półką i z głośnikiem, ale to do starego typu maluszka, gdzie ten głośnik nie był tu zabudowany, tylko wiesz, ta półeczka była osobno i głośnik był przy radiu. A, wiem, jakby w takiej opasce był ten głośnik, tak. I był, wiem. Dokładnie kuma. Tak. Przerwałem ci, Damian. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, bo w poprzednim naszym wideo mówiłem o bezawaryjności mojego 1500, no. Natomiast no, tutaj z maluszkiem to już tak pięknie nie było, i nadal nie jest, bo to autko, o ile staram się utrzymywać w jakimś takim stanie technicznym nienagannym, przeglądać to wszystko, potrafi no, czasami spłatać nam figla. Wiadomo, że to nie są awarie, których by się nie dało usunąć śrubokrętem, kombinerkami lub kawałkiem taśmy klejącej. Natomiast no mimo wszystko, tak? Tu już wspominałem wcześniej o układzie zapłonowym, którym już parę razy się zdarzało stać gdzieś na drodze i kombinować. Poprzez na przykład, ostatnio wracając, pojechaliśmy do
gdzieś Łask, czy no nie pamiętam miejscowości, gdzieś koło Warszawy. Okay. No i przeskoczyliśmy przez taką mulwę na drodze, no i samochód przestał pracować na wolnych obrotach. Więc z powrotem te 200 km czy 250 wracaliśmy, ratując się na wolnych obrotach z saniem. Było ciekawie, no ale dojechało się. Natomiast no, takie rzeczy jak gdzieś tam zabieraki powycierane, przeguby pourywane, cały czas co chwilę wychodziło coś nowego. Teraz jest tych, na szczęście, tych awarii już coraz mniej. Starałem się pewne rzeczy już zrobić kompleksowo, czyli jak poszedł jeden przegub, nie czekałem na to, aż się urwie drugi. No. Tylko to po prostu wymieniałem, natomiast i tak nie jestem pewny tego, aż tak jak na przykład tamtego auta, dlatego że do tutaj jednak do tych napraw używałem współczesnych zamienników, a one naprawdę pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o jakość. Kumam. To co? Kończymy, nie? Maluch ograny, ogadany. Cóż tu więcej powiedzieć? No maluch jest, jaki jest, każdy widzi. Każdy to zna, przynajmniej niektórzy, tak. Wiadomo, że dla wszystkich współczesnych to jest taka ciekawostka. Dla nas, przynajmniej dla mnie, no to co? To był pierwszy mój samochód maluch, drugi mój samochód maluch. Czyli kawał życia. Czyli kawał życia, tak. Podróżowanie, przewożenie, meblowanie domu, remonty. Wszystko się robiło maluchem, nie? Więc nawet kiedyś podróż do Niemiec maluchem. No, więc... Nikogo nie dziwiła? I... Nie. Każdy jechał tym, co miał, nie? A jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi... To się lubi, co się ma. Nie? Dziękuję Ci za malucha i za Fiata. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do... czegoś ekstra w porównaniu z tym, co widzieliście do tej pory. Teraz będzie jazda. Przechodzimy do Poloneza Traka. Zapraszam. Jeszcze chwila, bo w trakcie wideo z Fiatem 125P, też należącym do Damiana, wspomnieliśmy, że pokażemy zdjęcia tego samochodu na poprzednich felgach, na takich białych, również poszerzonych. Zapomniałem ich wtłoczyć w ten film z tym samochodem, więc zrobię to teraz, nie gniewajcie się. No i też chciałem Was przeprosić za kilka niedoróbek, jakie tam się wydarzyły w tym filmie z Damianowym 125P. Po prostu ostatnio... dużo kręcę i później często muszę to składać gdzieś tam na szybko, robiąc też w trakcie inne rzeczy. No i stąd tak się zdarzyło, więc sorry, będę się bardziej przykładał. A teraz zobaczcie, jak wyglądał Fiat na białych felgach. Dzień dobry. Dziadek. Cześć. Romek, witam. Po raz kolejny na kanale. Dziadek Romek, co tutaj u Ciebie na biurku widzimy? Słuchaj, piękne radio. Radio firmy Grundysz. Dzisiaj no, prawie że nieistniejącej, można powiedzieć. Zresztą marka kupiona przez Beko w swoim czasie. Mhm. Ale tutaj mamy jeszcze radio, które jest przedstawicielem, można powiedzieć, złotego okresu tej firmy.
radio stołowe. Zwróć uwagę na to, jak pięknie wykonana jest ta budowa drewniana. Piękny fornik. Cudowne jest, całe. W świetnym stanie zachowania, przynajmniej z zewnątrz. Do środka jeszcze nie zaglądałem, więc nie wiem, jak to tam wygląda. Ale zwróć uwagę choćby nawet na piękny stan tej tkaniny. A trzeba pamiętać, nie wiem czy wiesz, z którego roku to radio pochodzi. To jest, skąd mam wiedzieć? To jest model z roku 52. 52. Gdzieś przełom 52-53 roku. Tak więc radio ma już ponad 70 lat, no albo zbliża się do 70, bo być może było produkowane przez kilka lat w tym, jako model po prostu. Kiedyś te serie były dużo dłuższe niż obecnie, gdzie w zasadzie co pół roku następuje wymiana linii odbiorników czy produktów po prostu elektronicznych. Mówię tutaj o elektronice konsumenckiej oczywiście. I co jest fajne, radio jest oczywiście lampowe, więc już teraz z góry się cieszę na to, jak usłyszę jego dźwięki, brzmienie. Ma dwa głośniki, to można zobaczyć z zewnątrz też, bo ślady ich tutaj po prostu widać. No aż mnie ciarki przechodzą na myśl o tym, że będzie pięknie podświetlona skala, pięknie podświetlone oko magiczne. Radio jest z UKF-em. To jest też ciekawe, bo 52 rok, tak? Pamiętamy, no 7 lat po wojnie, to już mamy UKF. Z tym, że UKF jeszcze w troszeczkę w innym paśmie niż obecnie, bo zakres częstotliwości kończy się na 100 MHz, a dzisiaj mamy 108, jak pamiętamy, więc będzie troszeczkę węższe. Część stacji pewnie nie będzie odbierał, ale myślę, że łatwo się z tym można pogodzić. Nawet się zastanawiam, czy w sytuacji takiej, kiedy mamy tutaj UKF, czy jest tutaj sens i uzasadnienie instalacji chociażby modułu Bluetooth, żeby mógł się łączyć z telefonem. To tą decyzję podejmiemy już wspólnie z właścicielem radia. Bo radio w ogóle trafiło do Ciebie, nie wiem czy to powiedzieliśmy, jako kolejne do renowacji. Tak. Ktoś, jeden z naszych facebookowych znajomych, no że nie tylko facebookowych, bo takich bym powiedział znajomych, niewirtualnych, przeciwnie, bardzo realnych, postanowił je odnowić, dokonać renowacji. No po to, żeby po prostu je uratować. Nie musi takie radio kończyć jako elektrośmieci. Naprawdę, to jest super rzecz. Piękna ozdoba wnętrza. Pewnie, że nie do każdego wnętrza może pasuje, ale tam, gdzie pasuje, to wydaje mi się, że naprawdę warto takie rzeczy ratować, naprawiać i po prostu ich używać. A będzie grało pewnie kolejne 70 lat po naprawie. Zobacz, jak pięknie zachowane są klawisze. No, oczywiście kolor się trochę zmienił, ale są w dobrym stanie. Tutaj mamy też opis, tak? UKW, Kurz, Mitte und Lang. Tak, czyli cały zakres częstotliwości, charakterystyczna koniczynka, logo firmy Grundyś. Radio się nazywa 3012. To jest też trochę dziwne, bo wtedy raczej nadawano nazwy takie, które no powiedzmy nie były tylko symbolami, tam ciągiem liczb, jak pamiętamy. Zwróć uwagę, że Blaupunkt na przykład swoje radio jakoś tam nazywa, a to Berlin, a to Monachium, a to jakoś inaczej. No albo, imiona dziewczyn jakieś takie imiona, były różne, no, nie? Tak, różne. A to u nas w Polsce bardziej? U nas tak, no choćby Rozyna, która też tu stoi koło nas niedaleko. Tu stoi Rozynka. A tutaj mamy po prostu symbol 3012, no ale tak nazwali. No i już. No to dobra. Nie ma co dywagować. To dzisiaj taka zajawka, szybka. Mam nadzieję, że u Ciebie na kanale będzie więcej na temat tego radia. Ja myślę, że w ogóle będę chciał się podzielić przebiegiem naprawy tutaj. Tak? Zobaczymy, co jest w środku. Nie wiem, co mu dolega. To jest radio, które jest przystosowane do zasilania napięciem od 110 V do 220. Taki zakres wtedy w Europie funkcjonował. Z tego, co właściciel mówił, być może jest tutaj transformator właśnie uszkodzony i będzie wymagało to przewinięcia po prostu tego transformatora. No ale takie rzeczy się robi, więc... No problem. Kwestia czasu po prostu, jaki trzeba poświęcić na to, żeby je doprowadzić do pięknego stanu ponownie. No dobra, to co? Czekamy na dalsze, na postępy tak w robocie. Postępy. I jeszcze jedna doklejka. Do śnieżnik. Wideo. Teraz mamy śnieżnik. Śnieżnik dziadek pochodzi od Damiana, u którego byłem ostatnio nagrywać samochody. Zdaje się, że ten kawałek o tym radiu dokleję do jego filmu z Fiatem 126P. Damian, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
No i co, zajrzy dziadek do niego? Pewnie. Zobaczymy. Wygląda, no wygląda jak wygląda, po prostu z piwnicy pewnie gdzieś tam wyjęty, przeleżał kilka lat, jak sądzę. Radio należy do tych nowszych produktów z lat chyba 80., jeśli dobrze pamiętam. Śnieżnik w nowej odsłonie wtedy się pojawił, bo pierwsza wersja wyglądała inaczej. A tutaj już mamy programator na UKF-ie, można cztery stacje po prostu zaprogramować. Bardzo duże ułatwienie. Jest układ ARC wyprowadzony na zewnątrz, czyli automatyczna regulacja częstotliwości. No i podział na dwa podzakresy fal krótkich. Na pewno radio po uruchomieniu będzie wymagało przestrojenia, bo UKF jest stary. Znaczy, stary, no ten po prostu OIRT. Ten jeszcze z czasów dawno minionych, no a dzisiaj mamy inny zakres, w związku z tym trzeba go dostosować do współczesnych warunków. Dobra, ale powiedzmy no, też, dziadek, że jest to radio, które dostaliśmy od Damiana, no i po uruchomieniu, jeśli okaże się tutaj no i opłacalne i szybkie w naprawie, tak? Podzieli los WEFA. Podzieli los WEFA, wystawimy takie aukcje, z których kasę przeznaczymy na jakiś szczytny cel. Jeszcze go nie wybraliśmy, może macie pomysł, podpowiedzcie nam. No właśnie. Spodziewajcie się, że już niedługo WEF i Unitra Śnieżnik trafią na takie aukcje i polecamy wam bidować, ile się da, żeby osiągnąć jak najwyższą. No fajnie by było, żeby internauci podrzucili nam jakiś pomysł na to, na co przeznaczyć te pieniądze. Nie wiadomo, jakie one będą, też to też oczywiście jest, ma jakoś ten cel nam pewnie określi, no, czy ta kwota, którą uda się zebrać, będzie adekwatna do celu, ale myślę, że każdy pomysł jest tutaj ważny. Czekamy, czekamy na podpowiedzi i kładziemy już teraz Śnieżnika. Kładziemy Śnieżnika obok Grundysia. Oba radia jadą do renowacji. Śnieżnik młodszy, a wygląda na to, że ten Grundyś w lepszym stanie niż właśnie Śnieżnik. Ale Śnieżnik dużo mniejszy, jednak miniaturyzacja swoje zrobiła w tak zwanym międzyczasie. No niestety. Tutaj niestety. Dobra, no to do zobaczenia w kolejnych produkcjach.